Halo! Wszyscy gotowi? Jest nowy sikor? Jest! Świeci, świeci. Ten właśnie miałem wcześniej. Znaczy, przed tym co oddałem, nie? To ten miałem, ale zgubiłem ładowarkę. I oddałem. I zamówiłem od nowa. Teraz mam z ładowarką i go bardzo lubię. Także sikor jest. Za chwilę zaczynam nową jazdę. Teraz będzie tak troszeczkę inaczej, ponieważ będzie tak: ciasteczkownia, później załadowanie się w Atlancie i dołem przez Georgii do Albanii, z Albanii do Mississippi, później Louisiana, no i Teksasik w San Antonio, do Świętego Antoniego jedziemy. Także na pewno coś się nagra na tym wyjeździe, moi drodzy. Ja za chwilę się zbieram i ruszam. No to nic, zaczynamy, tak? Powiem wam tak, naczepa, pierwszy raz ją ciągnę, ten numer, to jakaś z nowszych naczep jest. Ma w sobie chłodnie Thermo Kinga, praktycznie chodzi jak nówka sztuka. Bardzo ładnie wygląda naczepa. No załadowana ciężko, do ciasteczek jak się jedzie, to tej mąki, czy no ja myślę, że to jest jakaś mąka albo coś w tym stylu, oni ładują do pełna, także jest, ja myślę, że mam z 79,5 tysiąca całej wagi. To będzie ciężko, będzie najgorzej przejechać Birmingham, te górki tam w mieście, ale będę próbował to zrobić w nocy, bo ja dzisiaj tam nie dojadę, oczywiście gdzieś zakoczuję przed Birmingham w Alabamie i dopiero po 10. O, panowie i pani, patrzcie co wyjechało. O! Patrzcie, i to kurna razy dwa. Oh my gosh! Ale kurna będzie lipa wyjazd. Mówię wam, takie fatum razy dwa. Tyle razy się udało, tym razem razy dwa. Będzie tak, że ja będę się musiał załadować w Georgii, w jakąś mrożonką i to zawieźć do San Antonio. A jak ktoś zna Teksas, to wie, że do San Antonio się dostać przez te Houstony i w ogóle Austiny do jakiegoś centrum dystrybucyjnego, to nie będzie łatwa sprawa. To pochłonie kupę czasu i dlatego się pojawiły dwa Old Dominiony podwójne. Już ja to czuję w kościach, że ten wyjazd, poprzednie wyjazdy były całkiem fajne, wiecie, one, to że ja nie lubię jeździć w tamtych kierunkach, no to jest jedna sprawa, ale pieniądze są też naprawdę bardzo dobre z tych wyjazdów, także ja na pieniążek nie mogę narzekać, bo wypłata tłuściutka, no ale zawsze przychodzi ten jeden wyjazd i takie mam obawy teraz, jak zobaczyłem te dwa Old Dominiony, że to będzie złe fatum. No i here we go, ledwo wyjechałem poza Chicago i już się trafiły dwa orły transportu. Już tak chyba z 5 minut jedziemy. Mam nadzieję, że zaraz waga stanowa będzie, do któregoś ściągną. Bo Hogan to już przegina pałę, ale ma jeszcze przed sobą dwie ciężarówki, bo przede mną jest ta i jeszcze dwie następne. Uuu, przyspieszył. Z tyłu do śledzików jedzie całe mnóstwo. Całe. Jak popatrzeć w lusterko, na masce to widać, ile świateł jest. Aha, schował się. Przynajmniej próbuje się schować. No bo waga będzie. Patrzcie teraz. Pstryk, pstryk, pstryk. Śledzik za śledzikiem będzie jechał. Słuchajcie chłopaki, kończy się Kentucky zaraz, za 3 mile. Ja ostro, kura, pałuję. Wiecie, chodzi mi o to, żeby... Nawet nie robię jeszcze 30, mam godzinę
8:38, żeby zrobić 30-minutową przerwę, ale ostro tutaj kura atakuje, zanim się zbudzi ta, wiecie, śledzikowa sfora i będzie denerwować zabora. Zależy mi, żeby przeskoczyć Nashville. O godzinie 3:45 będą już nagminnie atakować, nie? Więc ja bym chciał jak najszybciej Nashville przeskoczyć, za Nashville gdzieś zjadę, choćby nawet na rampę, gdzieś jakąś zjazdową, odpukać 30 i nawet dzisiaj jeszcze przejadę przez Birmingham w Alabamie. No i dopiero tam zrobię 10, nie? Zrobię 10, podskoczę parę godzin, tam chyba 2 godziny do ciasteczkowni, wbiję się pod drzwi, tak jak zwykle, i będziemy czekać do rana na rozładunek. Jak myślicie, jaki to kotlet? Odgrzewany! Czyli Nashville się uda przeskoczyć bez zakorkowania. Tylko że dzisiaj nie na Chattanoogę, ale skręcam tutaj zaraz w prawo na autostradę numer 65. Gdzie za chwilę będzie taka rzeźnia, że szok. Hop, za ten se tak tu stanął. Zepsuł się czy se przerwę robi? Be in either of the two right lanes. Nashville jeszcze śpi, a ja tu przecinam jak ciepły nóż masełko. No oczywiście, że wolałbym omijać Tucum Cari, Santa Rosa, później kurczę Albuquerque. No i do Phoenix, albo do Kalifornii przez Wyoming, nie? No ale się jeździ, gdzie się jeździ. Grunt, żeby kaska się zgadzała w portfeliku. To znaczy w portfeliku to ja jej nie widzę. Na koncie ma przybywać. Nie wierzę, tu śnieg na trawie leży na poboczach. Ale jaja, śnieg tu padał. Tak mokra, a takiego miałem czystego traka, kurna. Ufanzoli się teraz jak oho, jak mały oink oink, czyli mała świnka. Mówię, co tu tak mokro, a tutaj rzeczywiście śnieg leży na poboczach. Tu już gęsto jest trochę. Trzeba się tu jakoś przebić. In 1 mile, take exit 126A on the right to US 280. Kurczę, tu się poprzebijać w tym Birmingham to jest. In 1/2 mile, take exit 126A on the right to US 280. Keep left. Będzie lipa trochę. Okej. Ty no, po jakie tu rampampampy są? Wróca bomba, tu plac zabaw po lewej dla dzieci. Nie, trzeba w stronę flagi amerykańskiej się przemieszczać. Strasznie brzydka pogoda dzisiaj w tej Alabamie. Wcześniej śnieg, tutaj jakieś chmury. No dobra. Pamiętacie? Ostatnim razem omówiłem wam, jak że udało mi się przelecieć, bo było ciemno i nie było ruchu. Tutaj przejechać ten Birmingham o takiej porze to jest dosłownie, jest góry są do góry i na dół i jest dużo świateł, wiecie, dosłownie jest przerąbane to przejechać. No ale jest dobry czas, jest okej.
swój plan wykonam. Jeszcze mi zostało 37 mil tylko do truckstopu, który sobie upatrzyłem. Se kierowca zapomniał gumkę zabrać ze zderzaka, widzicie? Później taka gumka spadnie, tam dwa takie haki są i idealnie z hacyka w oponę, jak na rybach pysk, jak rybie w paszczu. Taki hacyk, nie metalowy, jeden albo drugi. A czuć gdzieś hamulce strasznie, ktoś upalił nieźle hamulce. Powiem wam, że wolę teraz przejechać do Birmingham, zrobić przerwę poza miastem już, bo kurwa pojebany jesteś chyba, kurwa. Kurwa w głowę stuknij. Prawie się na mnie wpieprzył gnojek jeden lokalny. Ale się chciał wepchnąć. Myślał, że jest osobówką ten czerwony. Normalnie prawie się na mnie wężnął. Rewelacja, która sushi wiezie. Bo później wieczorem, jakbym miał jechać, to jeszcze gorzej będzie. Jeszcze gorzej. Dotarłem do tego truckstopu, co zaplanowałem. Mały taki obskurniak, ale muszę iść do środka, zobaczyć, czy mają WD-40, wiecie. WD-40%. Nie. WD-40. Bo mam chyba lekki problem z chłodnią. Nic, pauza się praktycznie skończyła. Byłem sobie zobaczyć opony teraz. Słyszycie? Wik, jak klikali. Nie wiem, czy to pasek, czy kółko, ale to na pasek mi wygląda. Kwika pasek. Teraz trzeba się mnie zwijać. Ja wam powiem tak. Truckstop może nic wspaniałego, taki sobie, ale zawsze jak można zaparkować bezpiecznie, bo nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy jeżdżą ciężarówkami, ale tego takiego dużego skurczybyka nie wszędzie można zaparkować. Jeżeli mamy jakieś miejsce, gdzie możemy zaparkować, to znaczy, że jest dobry truckstop. Oczywiście tam, gdzie nie zastawiam cię i w ogóle gdzie możesz stać, nie? Teraz trzeba się jakoś włączyć do ruchu. Jeszcze muszę zajechać, dzisiaj sobie jeszcze zatankuję. Tak, żeby mieć na jutro już zatankowaną ciężarówkę, wiecie? Kurczę, skąd ich tu tyle jedzie? Jeden za drugim jedzie. O ty kurde, tu skręcasz. No normalnie, co tu są, tylko jeden pas? To czemu oni nie chcą zmienić? Jadą po prawym, no skubańcy jadą po prawym, no. Shower na pilocie, na serduszku. Piękny. Czyściutki, ręczniczki. Dobra, zasuwam. Dobra, zatankowane. O, w kibelku byłem. Prysznic zaliczony. Mały ten truckstop, no ale jest. I teraz mam tylko 12 mil do ciasteczkowni i to by było na tyle. When possible, make a U-turn. No tam kuradaczem pojechał na czerwono zrobionym pod spodem. Dobra. Powiem wam tak, orły transportu i nie tylko. Zajechałem teraz na tą stację. Wykąpałem się, zatankowałem ciężarówkę.
wyrzuciłem śmieci, oczywiście przemyłem sobie szyby, lusterka, światła, cały komplecik. Jadę na miejscówkę, cofnę sobie do drzwi. Na jutro mam pełną, zatankowaną, gotową maszynę do działania. Rano mnie zrzucą. No niech stanę pod drzwiami o 10 dzisiaj, 10 godzin o 8. Akurat tak będzie, że mnie rozładują. O 8 będę miał otwarty pełny zegar na załadunek i torpedą, kurde, przez południe do świętego Antoniego, nie? Do San Antonio w Teksasie. No oczywiście nie strzelę tego w jeden rzut beretem, bo to tak się nie da. Wiecie, nie da się zrobić tyle mil w jeden przejazd. No, wiecie o co chodzi. Ale wszystko jest fajnie pod kontrolą, jak na razie. No kurczę, ten pasek piska, kurde, nie wiem, czy nie wziąć czasami tego antyperspirantu pod pachy i nie pójść go nasmarować. Ale to zobaczę jutro, jak będzie chłodnia ryczała na minus 10, wiecie? Bo teraz tutaj w ciasteczkowni to ja ją chyba już wyłączę, zawsze ją wyłączam, bo to jest po to tylko, żeby chyba nie zamarzło, wiecie? Bo tutaj będzie taka temperatura, jak chłodnia jest ustawiona, to ona będzie chodzić na darmo. Także jadę, kurdeczka, jeszcze jestem w Alabamie, wiecie? Tu jest jeszcze Albania. Dopiero za chwilę przeskoczy o godzinę do przodu zegarek i wjadę do Georgii. A tu Hatchat po lewej stronie, tam na lewym pasie ciągnie z Teksasu właśnie bryczki. Z jakiejś aukcji. A tu co się od Janie pawliło, ha? Padł na nosa jak nic, kurde. Typa, jak się nogi jak się załamał trailer. Ale czad. Widzicie to? Nogi wpiły się do środka. Ale ładny zgrobek. Wow. No to siadł konkretnie. Osiadł na mieliźnie, można powiedzieć, tak? Ciekawe w tej ciasteczkowni tutaj naszej, czy ktoś tu będzie, czy nie będzie. Nie, nie. Ludzie tutaj chyba nie lubią spać, bo tutaj ta nad ranem się włączają te silosy, wiecie, i... Ale tu jak zwykle, kurde, mokro. Gdzieś musiał deszcz padać znowuż. Okej. A co tu tyle osobówek dzisiaj? O, krótka bomba. Tutaj coś naprawiają chłopaki. Zapytać, czy nie będę im przeszkadzał. Idę zapytać, co oni będą robić. Witam orły transportu. Powiem wam tak, uwielbiam to miejsce. Przyjeżdżasz sobie w nocy, stajesz się do drzwi, otwierasz, stajesz się do drzwi. Rano tylko zaniesiesz dokumenty. Rozładowują szybko. Normalnie jest super miejsce, uwielbiam tu przyjeżdżać. Może nie jest, nie wygląda zbyt ciekawie, ale jest. Bo w remoncie jest, widzę, że remontują tutaj dosyć. Ta pompa trochę tutaj huczy nad ranem, się włącza, ale jest ok. Trzeba się tu rozładować i jechać do Atlanty po towar i z Atlanty na San Antonio, Texas. Jeździlibyście takim bzykiem na trzech kołach, to takie ani nie motocykl, ani nie samochód, nie? Ale ciekawe rozwiązanie tego jest. Wykłada się na zakrętach jak motocykl, nie? Te koła tak się dziwnie skręcają. Ponoć rynek słaby, ładunków nie ma.
kierowcy cierpią, a tu kurde pełno ciężarówek wszędzie. No jak to jest? Wytłumaczcie mi, bo ja czegoś tu nie rozumiem. Przed chwilą jakie hamowanie, ja pierniczę, na pusto jestem i zepsuła się ciężarówka na środkowym pasie, a jechaliśmy tak, no ja wiem, może 55-60 mil na godzinę i nagle jeden pas i ja na nim jestem i hamowanie. I tylko czuję, jak ABS-y ładują, patrzę z tyłu, leci już dymek z opon, a FedEx za mną podwójny, jak odbił na lewo, a śledzie jak kura szprotki uciekały. Mówię, o kurde, FedEx, prawie żeś mnie przytulił. A tu dzisiaj walentynki, nie? To za... cyk, jest dziura, trzeba śledzia wcisnąć. Oj, powiem wam, że ta Atlanta, to niech ją piekło pochłonie. Tutaj jest sceny dantejskie. Kierunkowskazów się nie używa, bo nie potrzeba. No niektórzy używają. Ale jest taki ruch, jest takie natężenie. O, proszę, cyk i kierunek. Po co, komu? Ten włączył. Mówię wam, tu jest. O, już hamujemy, już przyspieszamy i hamujemy. Melissa Veli pojechała Transportation. No dobra, trzeba tu się jakoś poprzebijać przez to. Najgorsze jest to, że jak się załaduje, to z powrotem muszę tędy jechać. Jak będę załadowany, to będzie korek w drugą stronę. A jak? Powiem wam tak. Smerfula ma w brzuszku świeżutki olejik. Wszystkie ruchome elementy wysmarowane na grubo. Do tego świeżutkie, nowiutkie filtrasy. Jechać, nie narzekać. Tankować i kręcić mile, nie? Oj, ja mówię, to jest właśnie w tej całej jeździe dla mnie najgorsze, otłuczenie się w takim właśnie, w takich korkach, gdzie no trzeba jechać powoli i hamować co chwilę, przyspieszać, hamować i mieć oczy dookoła głowy. Tak jest. Ale nie dzisiaj, jak pauzę będę miał 10 godzin, dokończę sobie, chyba jestem na 5. odcinku serialu na Netflixie pod tytułem 1670. Strasznie ciężko musiałem się napracować, żeby wszystko odziedziczyć. No to był tekst, jak mnie rozwaliło to dosłownie. Także jedziemy dalej, do zamrażarki. O, tego z tym oknem wybitym i zakratowanym to już dawno widziałem, chyba ze 30 minut temu, tego Babtaila. W zamrażarniku nam wrzucą zamrożone jedzenie. Take exit 33, on the right, to I-85 north. No, widzicie, będzie się kłócić. Z tym zamrożonym trzeba do świętego Antoniego. Matko, w tamtą stronę już jest jaki korek, chyba ze 6 mil. No to kurde, pięknie mi to wygląda na powrót tędy. Jasny gwint. Nie no, ta Atlanta to jest marzenie każdego kierowcy, zwłaszcza długodystansowca. Continue on I-85. To jest dobra praca na godziny. O, na godziny czemu nie? Można by było na dniówki na godziny. Ale nie, kurde, od kilometra czy od mili, to państwo drodzy, zobaczcie. I to mnie będzie czekać, tyle, a to się jeszcze utuczy taki, kurde, ten to się jeszcze bardziej rozciągnie. No gdzieś już jestem blisko tej lodówki. Będzie jedna lodówka i następna lodówka, nie? Fajny kawałek drogi tu jest, o, stoi pan policjant, a jak? Law enforcement. Dobra, zaraz jest.
coś budują. Ładunki przywożą, oversize'y. Wychodzi, że to gdzieś tu będzie. No dobra. Byłem się zainstalować u pani Grażyny. Mówię Happy Valentine's Day i kura kobitki się ucieszyły w biurze. Nieważne, do drzwi dostać nie dostałem, bo jest godzina, która tutaj jest. I patrzę teraz na sikora, 11:10. Moje widzenie jest na godzinę 3:00, ale Luisa Morales powiedziała, że się postara wcześniej. Mam cierpliwie czekać na telefona, więc czekam. Podszedłem do tego kierowcy poprosić go, żeby się podsunął trochę do przodu, bo za bardzo z tyłu wystawałem, a on w czasie krojenia kury był. Zimny nóż, kawał kury takiej świeżej ukrojonej, gdzieś upolował. I se chyba robi koryto chłopina. No. Mam po prostu cierpliwie czekać. A tam stoi mrówkojad. Czerwony mrówkojad. Obok starszy, nowszy model, a tu mrówkojad. Porozbijany, jak nie wiem. O kurde, ale wchodzi na gazie. Syfan, kurna, normalnie syfan transport i tyle. Wozi syfa, wiecie. Dobra, drzwi 45. Transportu i nie tylko. Widzicie? Klątwa Old Dominiona działa jak skurwin syn. Wiedziałem, podwójna jeszcze klątwa padła. Zaczęli ładować mrożonkę i wyobraźcie sobie, że chłodnia padła. I także mam suchy ładunek i walę z powrotem do Chicago. Jadę do Atlanty. Co najgorsze, co może być, to ta Atlanta. Jadę do Atlanty się załadować suchym ładunkiem, tak żeby wrócić z tą lodówką, odstawić ją do naprawy u nas na firmie. Także ładnie pięknie, ale klątwa Old Dominiona, pamiętajcie, to jest... Ja powinienem chyba zawracać i nie wyjeżdżać w ogóle, bo to tylko nerwice jest, takie dziwne uczucie jest. Chodzi ten silnik, znaczy chodził z gaz i tak jakby się zatarł, ale jest olej, wszystko jest. Normalnie próbuję zakręcić nim, ale tak jak wiecie, jakby zablokowało silnik coś. Dobra, jadę do Atlanty. Powiem wam tak, kurde przyjaciele wy moi z YouTube'a. Klątwa Old Dominiona zadziałała idealnie, ta podwójna. I
trzeba jechać po inny ładunek i już nie jadę do Teksasu, tylko wracam do Chicago. No trudno. Kurna, co jest? Ja pitole, zbliżam się do centrum Atlanty, wiecie, będę miał suchy ładunek, będę brał w Atlancie. Ale teraz przejechać to wszystko, to będzie znowu... My jako ciężarówki przez środek Atlantydy nie możemy jechać, musimy jechać bypassem, nie? Ale tutaj są obrzeża centrum i przed nami jedzie nie Pietrek, tylko Pirtek, Pietrek, po angielsku Pirtek. Karamba wasalo, kurde, i proszę cię bardzo, normalnie będziemy stać. Ja pitole, 16 mil mam do tego miejsca i to będę jechał teraz 2 dni. Nie no, to jest przekleństwo. To wam powiem szczerze, nie zarobi człowiek pieniędzy tak na takiej jeździe z mili. Dużo by się kręcić tak po mieście czy coś, to no, to odpada, normalnie odpada, bo sami widzicie, no nie nakręcisz milażu i tyle, ale to przecież każdy z was wie. Oczywiście mówię tu do orłów transportu. Co ja tutaj zauważyłem, wiecie co? Piszę wszędzie tutaj na tych bypassach, wszędzie, że po dwóch lewych pasach, na dwóch lewych pasach nie mogą jechać ciężarówki. Ale powinno być napisane pod spodem na żarówiasto różowo, że jeżeli jesteś czarno skórzanym czarownikiem i you can't breed, to możesz jechać, bo jak jesteś biało skórzanym czarnoksiężnikiem, czarownikiem i możesz oddychać, to nie możesz jechać po tamtych pasach. A zwłaszcza jak jesteś czarnoskórzanym księżnikiem i jesteś lokalnym, tak jak na przykład widzicie, tam pomarańczowa ciężarówka jedzie, to jest bardzo, bardzo czarnoskórzany czarownik, to on może jechać. No. Jak to jest, ale się czasy zmieniają, co? Niedobrze. Ach. Dobra, trzeba po 20 na zachód. Oh my gosh. Co my tu mamy? Następna autostrada, nie? I też zasuwa, kurna, normalnie, patrzcie jak zasuwa 20, ręce urywa. Także jak ktoś będzie jeździł na Atlantę kiedykolwiek, to proszę bardzo. Atlanta, trzeba mieć gumisie na uspokojenie. Chrząkają tu z boku. Dobra, trzeba dzwonić, bo tu się kończy pas. Tam dasz, tu się zapiszesz, zameldujesz, ale podjedziesz tam gdzieś, pójdziesz do drzwi tamtych i tam ci powiedzą, co masz robić dalej. Świetnie. No dobra, drzwi numer 4 tutaj gdzieś.
za duży to ten plac nie jest. No to będzie kura trochę wyzwanie, wam powiem szczerze. Ty, no ja nie wiem, jak ja tu... Jak ja mam tu się wyrobić? Przecież ja tu się nie wyrobię. I które to są drzwi? 7. I co on mi tu dał, drzwi numer 4? Co to jest? Siedem czy jakie to są? Ty, no nie wiem, jakie to drzwi są. Dobra, idę, muszę się zorientować. Ty, no nie mam pojęcia, jak ja się, nie ma drzwi numer 4, drzwi numer 5 są. Jak ja tu pociągnę się, to już jest dupa. Oh my god, jeszcze tego mi dzisiaj brakowało. Co ja tu mam wycofać? Nie mogę za blisko tamtych być, żeby dupą mnie przyhaczyć. Ty, no. No i co teraz? Co ja tu teraz mam zrobić? Ja pitule. Tu mam samochód. Ty, no ja tu nic nie dam rady zrobić. Muszę się kura bardziej wyłamać. No i co, jaki... Kurwa! Co teraz, Rachwał? Wjebałeś się, za przeproszeniem, wjebałeś się. Patrzę w konwiksa. Ja pitole. Będzie jazda bez trzymanki. Tu stoi Fordzior. Nie, no to nie jest miejsce na takie ciężarówki jak moje. Teraz się kura pourywam plastiki, jak znam życie. Trafił takie miejsce. Będzie jazda bez trzymanki, trudno. Tu są drzwi 4. Ty, to tu są te drzwi 4, okej. Tu są drzwi 4. Ale jaja. Dobra, idę sobie otworzyć drzwi. Door number 4 powiedział, no to okej. No to ja sobie tu muszę podciągnąć. Tutaj. Teraz do tyłu. Się nie śmieć akurat, chłopy, bo tutaj nie ma tak za ciekawie z miejscem. A grunt, żeby tak zrobić to, żeby nic nie rozpieprzyć, nie? Tutaj będzie, okej. Okay. Tutaj? Okej, okay, dobra. Trzeba to jakoś tutaj ogarnąć. Uwielbiam takie miejscowe. Bliziutko przy tym.
nie bramy. Teraz muszę uważać, żeby nie przygrzać w bramę. To kurde brama jest, nie? Jest pod górkę. No i wiszę. Jasny czpień by to wziął, ale ciasno tam idę. Ty no, to nie są miejsca na taką ciężarówkę jak ta, to są na tej kepa. No, zaraz muszę iść otworzyć drzwi, wiecie. Jak się wpierdolę tam już, to już nie wyjdę całkiem. Jasny Hugo. Pizdowato wyszło. A tu jeszcze śledzie już pcha. Ty patrz, tutaj mam tyle miejsca. Wyszła piździawa. No trudno, może jakoś tak, kurwa. Wjeżdżaj, wjeżdżaj. Uda się bez zniszczeń żadnych. Ja pitole. Bo to na Dejkepa, na Spatera jest miejscówka, a nie na długie Volvo, nie? Jestem. Kurde. Bez żadnych zniszczeń, moi drodzy. Zobacz tu, kurczę, stoi tych samochodów, bramy, ciężko wjechać. Tu też tam nie było gdzie zawrócić. I zdziawka. Spater, tak, spater to tu może powykręcać jak się patrzy.
Ty, będzie coś jeszcze dzisiaj gorszego? Umęczyłem się, żeby tu wjechać, przyjechać, cofnąć. Przyszedł pani i mówi do mnie: ty, my, ale my cię nie możemy załadować, bo to jest lodówka. Musi być drive-in. I dupa. I nie wiem, co będzie. Jak mnie wyślą gdzieś dalej, to ja po prostu nie wiem, co zrobię. Ale klątwa Old Dominiona teraz dała w dupencję. Trzeba będzie pójść do jakiejś wróżki, nie wiem, do szamana jakiegoś, wudu, żeby teraz odczarował mnie, bo jak mi przyjdzie tak jeździć i taki mieć pechozole, no to ja to cienko widzę. Całe moje to cofanie to psu w budę. Dobra, idę zamknąć ciężarówkę i na razie jadę gdzieś na Truckstop. Broker spierdzielił sytuację, no i tyle. Shock na news. Tak to jest, moi drodzy, w transporcie. Raz lepiej, raz gorzej. No nic, ja dzisiaj gdzieś przybazuję na Truckstopie. Był rozkaz jechać w stronę Tennessee, Kentucky. Jutro może dyspecz znajdzie ładunek z Tennessee albo z Kentucky, nie? Na powrót. Ale bryńca. Widzicie? Tak jak mówię. Klątwa Old Dominiona. Skurczybyka. Chyba jedzie tam następny, ale to pojedynczy. ADTC Road. Dobra, trzeba zjechać na Truckstop i zakończyć na dzisiaj działanie. Zobaczmy, gdzie my tu znajdziemy miejsce jakieś. Wytłumaczę wam, o co chodzi, zanim będę parkował. Chodzi o to, że nie chcę przejechać Nashville, bo jutro rano akurat może się znajdzie ładunek z Tennessee, z Nashville gdzieś powrotny, a jak nie, no to z Kentucky, nie? A jak przyjadę Nashville już i dalej jadę do Kentucky, no to wtedy odetnę tą możliwość. Także teraz jadę szukać miejscowy jakiś. Ach, tu jest miejsce jak trzeba. In 1/2 mile. Make a U-turn. Powiem wam tak, że będzie łatwo. Wyprostujemy się. Będzie dobre miejsce, bo przy serwisach nigdy nie zastawiają. Gdy tam nic nie jedzie, nie powinno. No i będę tutaj stał do rana. Są śmietniki. Kurczę, fajne miejscowo. Akurat nie jest przelotowa, także nie będę narażony na uszkodzenia. Wiecie, o co chodzi? O! Kenworth jest taki wylotowy. No i dobra, wyłączamy zegarek. To by było na tyle dzisiaj, nie? To jest transport, moi drodzy. To jest transport. Raz jest pod górkę, raz jest z górki.
I pamiętajcie, podwójny Dominion, Old Dominion podwójny załatwił na cacy sprawę. Także ja kończę na dzisiaj z Szałunia.